No witajcie, wybrałem się, słuchajcie, dzisiaj z Dominikiem, z kolegą Wojtkiem, którego tam oddali widać, oczywiście z mazowieckiej grupy naszej, na małe kopanko. Chłopaki już tutaj byli wcześniej, ja pomyślałem, że w zasadzie co będę siedział w domu, dołączam do nich, tym bardziej, że ma jeszcze przyjechać Mirek najprawdopodobniej. Także znowu zapowiada się fajny wieczór. A tymczasem mam, słuchajcie, pierwszy sygnał z bardzo płytkiego dołku, fajnie biło. I w pierwszej chwili myślałem, że to już jest naparstek, bo tak był oblepiony ziemią. No tak to wyglądało w każdym razie. Niestety nie, to jest jakaś część, nie wiem, może jakieś maszyny rolniczej, cholera wie co to było. No ale coś takiego. Także idę sobie szukać dalej. Coś będzie ciekawego, to oczywiście pokażę. No, to do zobaczenia. No, słuchajcie, na razie to wygląda tak, że przeszedłem chyba ze 20 metrów, może więcej. Sygnał przy sygnale i niestety nic. Teraz wyszło mi coś takiego. No, wyostrz. I tak naprawdę nie mam pojęcia, czy to jest jakiś... O nie, no to nie jest polmos. Straszny stan, bo to się praktycznie w rękach się rozsypuje, ale tutaj widać z tej strony jakieś zdobienie. No nie wiem, nie mam pojęcia, czy to naprawdę coś było, czy to jest nic nie warty, nic nieznaczący w ogóle. Śmiać, no. Dobra, no lecę dalej, na razie tak jak mówię, sam złom. Mam nadzieję, że chłopaki coś mają lepszego. No co prawda oni są, tak jak mówiłem, dłużej tutaj, tak? Dominik coś tam rozkminia ostro. A u mnie, tak jak mówię, na razie to mam... O, przywitał się, nie wiem czy było to widać. W każdym razie, o czym ja mówiłem? A, że za chwilę to mi spodnie z dupy spadną, bo mam tyle tego złomu już. No ale dobra, no. Zasuwam dalej. I zobaczymy, jak coś będzie fajnego, to na pewno pokażę. Co, kolejny dołek. Myślałem, że znowu śmieć. Jak kilkanaście ostatnich. Śmiejesz się z tych moich dołków, tak? Bo to nie jest śmieszne. Mi naprawdę spodnie z dupy lecą już. Teraz coś takiego. Na 100% to jest coś starego. Na pewno to była jakaś... Kurwa, wyostrz. Jakaś klamerka. Coś takiego, to się tutaj rusza. Tylko nie dlatego, że jest pęknięte czy coś, tylko to jest po prostu tutaj tak mocowane. No coś tu było. To już nie jest przynajmniej śmieć. Dobra, lecę dalej, bo Dominik się ze mnie tutaj śmieje, że na razie same śmiecie kopię. Cwaniaczek. No nic, idę dalej, zobaczymy, może coś wyskoczy. Także do następnego jakiegoś porządnego dołeczka. O, tak. Co to za moneta? Pierdzielony ma monetę, no a ja mam co? Końcówkę, czubek od pocisku. Tym razem wyszedł. Także ja na monetę jeszcze muszę poczekać. Chyba, że się okaże, że dzisiaj będę miał taki dzień, że nie znajdę nic. I tak naprawdę ten odcinek w ogóle się nie ukaże, bo ja nie będę... Bliżej nieokreślona, tak? Ale nie srebrna! Domino! No to dobrze. Dobra, słuchajcie, lecę dalej szukać. Do zobaczyska. No dobra, słuchajcie, znowu mam coś fajnego. Znaczy znowu, Boże, druga rzecz. Na... No niby pół godziny chodzenia, także może... Może też nie powinienem tak narzekać, ale dobra, do rzeczy. Coś takiego wyszło. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba powinno być widać, że to są jakieś zdobienia na tym. Co najciekawsze, wykopałem, było to w takiej pozycji, bo cholery ziemi pod tym. Ja myślałem, że to złamałem, a to jest coś takiego. To sobie tutaj tak po prostu jest spięte ze sobą. Aż dziwne, że to przetrwało w całości w ogóle. Naprawdę, jestem w szoku. Za cholerę oczywiście nie wiem, co to jest.
No na pewno nie jest to kawałek znowu jakiejś popierdzielonej blaszki, która była od niczego, tylko ona najwyraźniej to spełniało jakąś swoją funkcję. I na pewno ma ze sobą jakąś historię. Zobaczę może potem Dominik, jak będzie bliżej, to wtedy mi powie, co to mogło być, ale jest fajne. Dobra, na razie, lecę sobie dalej. Może wreszcie jakaś monetka mi się trafi. Tymczasem. Mój dzik sobie odpoczywa. I przypuszczam, że jeżeli ten odcinek naprawdę powstanie, to będzie jedna wielka komedia. Jak wysypię to, co mam w kieszeni. Dojechał do nas jeszcze Mirek najprawdopodobniej. A ja sobie robię przerwę na papierosa i zobaczę, ale jak dalej będzie tak, że chłopaki będą sobie wyciągali monety, ja będę wyciągał jakieś gówna po nich metalowe. Dobra, to po prostu się obrażę. Znaleziska Dominika. Z tego względu, że ja nie mam co pokazać. Co? Ma parę monetek, ale jak zwykle jaram się takimi pierdołami. Nie wiem, kim on był. Może to był ktoś ważny nawet, a my o tym nie wiemy. Albo nie, ale to jest fajne. I naparsteczek. Ja jeszcze nie mam naparstka ani razu. Jeszcze nie udało mi się czegoś takiego wyciągnąć. Trochę sklepany, ale jest. No i jakieś monetki. Międzywojenne, tak. Grosza. Piękną jest. Są fajne. Ale kuźwa nie moje. No. No widziałem to to. No. Jest coś na niej nie ma. Chyba nie. Z jednej strony ma jakiś dobra wyznanie. A faktycznie, no tej mniejszej strony. Kwiotek jakiś. Taka spinka do makietu. Dobrze. No dobra, w każdym razie. Zabieraj sobie to, panie. A ja idę. No słuchajcie, dalej. Chyba przerwa na papierosa dobrze mi zrobiła. No, znalazłem taki guziczek teraz. On jest z tej strony prawdopodobnie gładki. Może kiedyś coś tu było, ale nie wątpię. Małuszko. Ale nie wiem, czy to będzie widać. Chyba powinno być widać. Tutaj są jakieś bicia, tu coś jest napisane na nim. Ja to spróbuję sobie w domu fajnie oczyścić. I tutaj coś z tego przypuszczam, że będę w stanie wyciągnąć. Dobra, biegnę dalej. Dojechał, jak to stwierdziliśmy z Dominikiem przed chwilą, prezes naszego klubu, także trzeba iść się przywitać. No, także do kolejnego domu. Właśnie przed chwilą powiedział, że idzie po moich śladach i wyjmuje monety. No chyba po prostu za chwilę urwę mu łeb albo się obrażę i pojadę do domu. Czasem mi wyszło coś okrągłego. Już zacząłem japę cieszyć, czy to moneta. Nie wiem, może to była kiedyś moneta. W zasadzie chyba nawet na pewno, ale... Ale nie. Destrukt nad destrukty po prostu. Pokrzywiona do tego. Dobra, dobra, co dalej. Się zaczyna dziać. Mam teraz guziczek, kolejny. Zobaczcie, to są jakieś bicia fajne. Ale w domu na spokojnie jest, to sobie rozszyfruję. Po drugiej stronie wygląda tak. Cholera wie, może i on był posrebrzany faktycznie. No nic, zobaczymy. Ekipa nam się tutaj, tak jak mówię, rozrosła. Dominik szuka srebra, a ja mam guzik. Dobra, do następnego. Dobra, następny dołeczek mam jest 5 groszy międzywojenny. Myślałem, że zajechane, ale było po prostu upieprzone porządnie. Także tak to sobie wygląda. Prezes Miro lata z, jak to przed chwilą określili, łopatową, starszą łopatową. Dobra, śmigam dalej. Ale coś się zaczyna dziać w każdym razie. Dobra, słuchajcie, mówiłem, że się robi fajnie, się robi zajebiście. Teraz z dołka pierwszy mój taki strzał, jeśli chodzi o monety. Jeśli się nie mylę, to są trzy. Na pewno są dwie, to jest jeden grosz. Pod nią kolejny pieniążek i to od góry też. Nie chcę tego bardzo mocno teraz trzeć, ale tak to na to wygląda. No nic, słuchajcie, jestem po prostu przeszczęśliwy. Jeszcze czegoś takiego nie miałem.
Kurde, no super, po prostu super znajdka. Dobra, lecę, słuchajcie, gonię i jak zwykle ja na końcu bawię się z tym chodzeniem, umiataniem tego pola. No ale efekt jest taki, że takie coś sobie wyszło. Super po prostu. Dobra, do kolejnego nóżka. A Miro nas rozjechał. 20 klejcarków w srebrze. Tak, o tobie mowa. A ja mam teraz fajnego guziołka. Niestety bez łóżka. I mi się wydaje, że to naprawdę jest posrebrzane. To jest naprawdę posrebrzane chyba. No. Ale ładny jest, piękny po prostu. Fajne zdobienie ma. Dobra, lecę dalej. Dobra, tym razem mamy okucie od zamka. Coś takiego sobie wyszło. Nie srebro, niestety. Ale tak to wygląda. Fajne, fajne. Z jednej strony jest upierdzielone chyba, ale... Ale bardzo ładnie zaczyna przesychać sobie. Coś takiego sobie wyszło. Dobra, do kolejnego. Jeszcze wam pokażę, jak sobie tutaj nasi przyjaciele ryją. A tymczasem ja lecę dalej.